Najpierw uszkodził kulę zabezpieczającą wjazd na chodnik przy parku Marii Konopnickiej, a potem potrącił pieszego. To dorobek zaledwie 22-letniego kierowcy zatrzymanego przez suwalskich policjantów w miniony czwartek. 22-letni mieszkaniec gminy Jeleniewo, wycofując auto z parkingu przy parku Marii Konopnickiej, uderzył samochodem w jedną z betonowych kul. Uderzenie było tak silne, że uszkodził mocowanie elementu, który stoczył się na jezdnię. Kierowca miał zamiar uciec, ale zatrzymali go świadkowie zdarzenia. Mimo to po chwili młodzieniec wsiadł do samochodu. Zdarzenie to widziało kilku przechodniów, którzy zareagowali, jak mężczyzna chciał odjechać z miejsca zdarzenia. Zatrzymali tego mężczyznę. Mimo to mężczyzna wsiadł do samochodu i zaczął odjeżdżać w kierunku ulicy Waryńskiego. Odjeżdżając potrącił znajdującego się w rejonie przejścia dla pieszych przy ulicy Konopnickiej 36-letniego mieszkańca Suwałk, który był jednym ze świadków zdarzenia z kulą. Okazało się, że pirat drogowy wprawdzie jest trzeźwy, ale porusza się samochodem niebędącym jego własnością i nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Szczegóły zdarzenia wyjaśnia suwalska policja. Trwają starania radnego Zbigniewa Demezera o uruchomienie choćby punktu pocztowego w rejonie ulicy Emilii Plater. Likwidacja placówki w tym miejscu jest poważnym utrudnieniem, szczególnie dla starszych mieszkańców położonych tam osiedli. O pomoc do radnego zwrócili się właśnie starsi mieszkańcy tej części miasta. Na samym początku lipca zwrócili się do mnie mieszkańcy Emilii Plater, Skłodowskiej, czyli tego osiedla, gdzie większość starszych ludzi mieszka, z prośbą o pomoc. No faktycznie poczta nie jest instytucją miejską i jest problem, żeby miasto mogło instytucjonalnie pomóc, ale problem jest olbrzymi. Okazuje się, że Poczta Polska wynajmowała pomieszczenie u prywatnej osoby i ta osoba wypowiedziała umowę Poczcie Polskiej. Radny zainteresował się tematem bliżej. Rozpocząłem akcję zbierania podpisów. W tej chwili w kilku miejscach na Emilii Plater zbierane są podpisy mieszkańców pod petycją przywrócenia poczty lub wskazania miejsca w najbliższym otoczeniu. Rozmawiałem z panem dyrektorem Herudem, obecnie jest na urlopie niestety, i przekazałem trzy lokalizacje. Jedna lokalizacja jest bardzo blisko, jest to miejsce, gdzie był nie tak dawno Ciucholand. Rozmawiałem z właścicielem, jest zainteresowany rozmowami z pocztą, pod warunkiem, jak Staudinger mówił, że w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz, pod warunkiem, że poczta jest zainteresowana. Drugie miejsce to jest miejsce na Hammerschmidta. Rozmawiałem też z prywatnym właścicielem, który jest zainteresowany rozmowami z Pocztą Polską. Trzecie miejsce, wstępne rozmowy toczyliśmy z, tam jest taka piekarnia i w tej piekarni na dole kiedyś też był lokal usługowy. Teraz po zebraniu pod petycją 250 podpisów przekazał dokument do Regionalnej Dyrekcji Poczty w Białymstoku. W efekcie usłyszał, że nie ma w tej okolicy odpowiedniego lokalu, to jest takiego, którego powierzchnia będzie nie większa niż 60 m², bo poczty na większy punkt po prostu nie stać. Radny bez trudu wskazał trzy takie lokalizacje. Przedstawiciel poczty przyjechał, obejrzał propozycje i uznał, że lokale są za duże. Stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem będzie lokal nie większy niż 20-30 m². Radny szybko zadziałał i wskazał dwie nowe lokalizacje. Jedną przy piekarni Kłos, drugą w sąsiedztwie Muzeum Okręgowego. Oba lokale są w prywatnych rękach i możliwy jest ich najem. Do sprawy włączył się też prezydent Suwałk, deklarując pomoc w znalezieniu odpowiadającego poczcie lokalu w zasobach komunalnych. Póki co przynoszący zyski punkt pocztowy przy Emilii Plater jest zlikwidowany. Starsi mieszkańcy wędrują z dużym wysiłkiem i trudem do nowego punktu w Plazie lub do oddalonej od osiedla placówki na ulicy Kościuszki, a poczta myśli, myśli, myśli. Dość szybko udało się ustalić tożsamość mężczyzny, którego zwłoki znaleziono kilka dni temu w okolicy suwalskiego szpitala. Przypomnijmy, w środę przed południem przy szpitalu znaleziono zwłoki mężczyzny. Niestety nie było przy nich żadnych dokumentów pozwalających ustalić tożsamość. Identyfikację utrudniał też zaawansowany stopień rozkładu zwłok. Mimo to, dzięki komunikatom w mediach, policji udało się ustalić dane mężczyzny.
Umieściliśmy komunikat w lokalnych mediach, prosząc osoby, które mogłyby przyczynić się do identyfikacji ciała, o kontakt z naszą komendą. Zgłaszali się do nas ludzie i wstępnie ustalono już, że mężczyzną, którego znaleziono w okolicy szpitala, może być 52-letni mieszkaniec naszego miasta, z tym, że potwierdzą to dopiero badania genetyczne. Ciało mężczyzny jest w takim stanie, że został rozpoznany przez rodzinę po cechach charakterystycznych i po ubiorze. Jeszcze nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, czy Suwalczanin zmarł śmiercią naturalną, czy też został zamordowany. Przyczyny zgonu wskaże dopiero sekcja zwłok. O tym, jak bezpiecznie zachować się nad jeziorem czy na ulicy suwalskim przedszkolakom, przypominają policjanci, pracownicy sanepidu i WOPR-u. Koniec wakacji to idealny czas, aby przypomnieć dzieciom, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły czy przedszkola. Maluchy rwały się do odpowiedzi na nasze pytania odnośnie bezpieczeństwa. Dzieci doskonale wiedzą, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. Trzeba się rozglądać 2 razy w prawo i 3 razy w lewo. I ty tak robisz? A co jeszcze wiesz na temat bezpieczeństwa? Czego nie wolno robić, a co wolno robić, na przykład na podwórku? Nie wolno biegać na podwórku, wolno grać w piłkę. A jak się jest blisko jezdni, to jak trzeba się zachowywać? Jak się idzie? Grzecznie. A jak na przykład jest się na plaży i chcesz się wykąpać w jeziorze? No to muszę się zapytać mamy, czy mogę. A powiedz, a czy z obcymi można rozmawiać? Nie. A dlaczego? Bo mogą mnie porwać. Już nawet 3-letnie dzieci uczą się o tym, jak zachowywać się bezpiecznie, bo wiedza wpajana od najmłodszych lat w przyszłości zaprocentuje. Na początku to są pogadanki, pokazy różnych ilustracji, ale też mamy taką autochodzik. Przyjeżdżają właśnie młode, fajne dziewczyny, które pokazują tym nawet już najmniejszym dzieciom, jak należy poruszać się po ulicy, jak należy przechodzić przez ulicę. Także już edukacja zaczyna się od 3-latków. Policjanci przypominali o tym, że na drodze trzeba być widocznym. Ale to, że trzeba nosić odblaski, to dla maluchów żadna nowość. A wy macie takie odblaski przy waszych plecakach, albo turnistrach, albo kółkach? Ja mam w plecaku. Ratownicy WOPR-u pokazywali, jak udzielać pierwszej pomocy. Sprawdzamy, tak, czy oddycha. Słuchamy, czy oddycha, tak? Patrzymy na klatkę piersiową, czy się unosi, czy opada. Dzwonimy gdzieś? Wiecie, może gdzieś? Z karetki. Po karetkę. Wiecie, jakie są numery? 999. A policję? 997. A straż pożarna? 998. Chcemy promować bezpieczne zachowania na podwórku, w gospodarstwie rolnym, na drodze, bezpieczeństwo poruszania się samodzielnego do szkoły. Także wprowadzamy dzisiaj nowe przepisy, które obowiązują od 31 sierpnia, że poza terenem zabudowanym dzieci, dorośli, wszyscy w tej chwili już będą musieli poruszać się z elementami odblaskowymi. Już od września o odblaskach nie mogą zapominać także dorośli. Zgodnie z nowymi przepisami każdy pieszy poruszający się poza terenem zabudowanym musi mieć na sobie elementy odblaskowe. Za ich brak grozi mandat do 500 zł. Roboty drogowe w Suwałkach to temat, który wraca jak bumerang. Niekończące się remonty wystawiają na próbę cierpliwość kierowców. Tym razem mamy 2 wiadomości, dobrą i złą. Ta pierwsza dotyczy przyspieszonego końca modernizacji ulicy Buczka, a druga wydłużającej się przebudowy skrzyżowania przy hotelu Velvet. Na zakończenie remontu ulicy Buczka czekają nie tylko mieszkańcy tej ulicy, ale też ludzie pracujący na strefie, którzy od roku, bo tyle już trwa remont, muszą dojeżdżać do pracy objazdami. Pomału ten remont tej ulicy zbliża się do końca. Według ostatnich deklaracji wykonawcy zapewnia on, że do końca września powinien zakończyć te główne prace związane z układaniem chodników, ścieżki rowerowej oraz z położeniem warstw asfaltowych. Także myślę, że do końca września ta przejezdność ulicy będzie już zapewniona. Drobne prace porządkowe będą trwały dłużej, ale najważniejsze, że ulica ma być całkowicie przejezdna.
Termin przebudowy to, zakończenia przebudowy to październik tego roku, także no, wykonawca deklaruje, że o miesiąc szybciej jakby główne prace skończy i to myślę jest dobra wiadomość dla mieszkańców i dla osób podróżujących tutaj w kierunku Raczek, Olecka tą drogą, czy też do strefy ekonomicznej, że w końcu będą mogli korzystać z wyremontowanej ulicy Buczka, a nie jeździć objazdami. Na szybszy koniec remontu skrzyżowania ulic Dwernickiego, Kościuszki, Sikorskiego, kolejnego remontu, który spędza sen z powiek kierowców, nie ma co liczyć. Inwestycja miała być skończona w połowie sierpnia. Ta inwestycja no, jest prowadzona w tempie, które nas nie zadowala. Wykonawca no, nie radzi sobie do końca z tą inwestycją. Niemniej jednak musieliśmy podjąć decyzję o wydłużeniu terminu realizacji do 15 września z tego tytułu, że w trakcie realizacji tej inwestycji zaszły tam zmiany w rozwiązaniach przy hotelu Velvet, o które wnioskował właściciel tego hotelu. Najprościej mówiąc, prawoskręt, który był przewidziany w projekcie do hotelu tutaj z ulicy Kościuszki, na wniosek hotelu został zamieniony na parking. Kolejną przyczyną wydłużenia przebudowy są tak zwane roboty dodatkowe. Podczas prac odkopano między innymi niezaznaczone na żadnej mapie ujęcie wody starego szpitala. Wykonawca, firma Pribex, wnioskowała o przedłużenie terminu do końca września. Na to nie zgodził się ratusz. Patrząc na rozgardiasz, jaki panuje na skrzyżowaniu, trudno uwierzyć, że wszystko ma być skończone do 15 września. 23 piękne, młode i niekoniecznie ubrane kobiety można podziwiać w pizzerii Galerii Rosmarino. Zobaczyć je można na fotografiach autorstwa Kaspra Zborowskiego-Weichmana, a wystawa pod tytułem Kobiety to, jak sam mówi, dzieło jego życia. Co mają ze sobą wspólnego Otylia Jędrzejczak, Olga Kalicka i Agnieszka Kaczorowska? Oprócz tego, że są kobietami, należą do grona 23 wyjątkowych kobiet, które Kasper Zborowski-Weichman spotkał w ciągu swojej fotograficznej działalności i postanowił uwiecznić na zdjęciach. Zdjęcia pierwsze były 12 maja zeszłego roku, a ostatnie były we wrześniu, nie, w sierpniu tego roku była ostatnia sesja. To jest pierwsze dzieło, kolejne są dzieło. Już plany? Są naciski, żeby, bo zawsze tak jest problem z modelkami, że jak się robi jakiś projekt, to żeby non-profit modelki wzięły udział w jakimś projekcie artystycznym, to niechętnie, albo nie mają czasu, albo jest mnóstwo za każdym razem wymówek, albo im się po prostu nie chce. No i teraz właśnie jest taka sytuacja, że te dziewczyny, które przyszły na premierę warszawską, bo teraz jest to wernisaż Suwalski. Wystawę miałem jeszcze swoją taką oficjalną, dużą premierę w Warszawie w maju. No to teraz piszą i dzwonią, że dlaczego nie zadzwoniłem, dlaczego nie napisałem. Wtedy mówię, że tu napisałem przecież. No i są naciski, żeby zrobić drugą edycję. Wystawa powstała przypadkowo. Tak samo zupełnie przypadkiem rozpoczęła się przygoda Kaspra z fotografią. Ojciec mój, tata, którego tam może kilkoro Suwalczan zna, pan Marek, popularny, zawsze chodził wszędzie z aparatem i zawsze wszystko robił, wszystkie wycieczki rodzinne, imprezy, zawsze były obfotografowane tak, że tych albumów na półkach już brakowało w pewnym momencie miejsca, ale było jedno, ale że nie można było tego aparatu nigdy dotknąć, bo to było takie wychuchane, w torbie zawsze noszone, no zawsze wyglądało jak nówka sztuka. W związku z czym zawsze tam ciągnęło trochę, korciło, zakazane owoc najlepiej smakuje. Aż w końcu kiedyś dotknąłem tego aparatu i się jakoś tak zakochałem. Na komunię, pamiętam, dostałem od chrzestnego pierwszy taki aparat, bardziej już profesjonalny, w którym można było coś więcej ustawić niż spust migawki nacisnąć. Może te zakazy dotykania aparatu mojego w dzieciństwie przez przekorę spowodowały, że sobie kupił własny dużo, dużo lepszy niż ten, na którym mnie stać i że wypstrykał to, co wypstrykał. No, jest to przyjemne popatrzeć na takie piękne fotogramy, na takie modelki, tak przygotowane. Tak to wszystko opracowane, wyimaginowane i takie piękne. Na 33 zdjęciach można podziwiać aktorki, tancerki, kobiety sportu i muzyki. Jedna fotografia przedstawia ideał kobiety według autora wystawy. To twarze wszystkich bohaterek zlepione w jedną. Zdjęcia można oglądać przez miesiąc.